O kurde! Nawet mamy ładowarki do elektryków? Nie gadaj, tak! Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 5. Moi drodzy, ludzie oszaleli na punkcie mapek z parkingami, z miastami i my będziemy dzisiaj sobie testować mapki typowo do zdjęć. Przed chwilą jedną testowałem i powiem wam, była okropna i będzie trzeba naprawdę się wysilić, żeby znaleźć coś fajnego, ale za chwilę użyję też Google'a i sobie coś sprawdzimy. A, i pokażę wam jeszcze jeden fajny trik, o którym myślę, że którego mało kto używa w Forzie, a który znacznie poprawi jakość waszych zdjęć, które wyciągacie z gry, także zostańcie, bo będzie bardzo ciekawie. Testowałem przed chwilą mapkę Szybcy i Wściekli Tokyo Drift Parking Lot. I ona jest okropna, ta mapka. Tu mamy Scar X-a Parking A, Three Story Parking Lot. Uła, co my tutaj mamy? Wielopoziomowy parking. Tu mamy chyba wjazd, chociaż checkpoint był kawałek dalej. O kurczę, ty, jakie zawijasy. Ty, ej, to jest kozackie do driftu. Ja już to widzę. Ty, ale zajebista techniczna traska, patrz! Ja go teraz nie przygotowałem do driftu tego autka, ale tu jest doskonale. Przynajmniej na tym parterze? Nie wiem, czy tu można wjechać wyżej w ogóle? O, można, wow! Okej, wjazd jest dziwny, nie? Nie jest gładki na pewno. A czy tu można normalnie sobie driftować na tej powierzchni? Samochód w ogóle nie jest przygotowany do driftu, tylko tak o sobie go wziąłem. Ale to jeszcze nie jest to, nie? To nie jest do zdjęć, na pewno. To jest po prostu do tego, żeby sobie polatać. Zobacz, są te pachołki, żeby sobie ładnie wymijać na milimetry. No pięknie, kurde. Okej, czy tu można wjechać jakoś jeszcze wyżej? Zostanę tu na chwilkę, bo... Uuu, patrz! Ej, tu się samo driftuje. A, pierniczę. Ależ tos, ty. Bardzo fajnie zaprojektowana mapka. To wygląda, jakby ona była taka do dupy, ale powiem wam, że ciężko jest tak zrobić, żeby wszystko ładnie zaprojektować, żeby driftowało się samo, tak jak tutaj. A jest naprawdę idealnie. Okej, wygląda na to, że tutaj jest już koniec i możemy sobie na samym szczycie zrobić... Oj, nie wiem, czy mi się uda, muszę sobie zredukować do jedynki. A ten samochód przygotowałem do zdjęć, wiesz, obniżyłem, dałem dystansę, inne felgi, kolorek fajny. A nie do tego, żeby driftować. I tutaj mamy na końcu znak... krowa. Okej, znalazłem coś w sieci chyba obiecującego. Zobaczmy, jest wieczorna pora. I gdzie ten parking? Czekaj, czekaj. Ale w sumie pora dnia ładna. Zobaczcie, jak pięknie wygląda karoseria samochodu, no nie? Ten kod na tą traskę znalazłem w internecie i powiem wam, że ma to mało lajków. Także chyba w samej grze ciężko jest wyszukać czegoś, co nadaje się typowo do zdjęć. Może źle wyszukiwałem tutaj w grze czy coś? O kurde, ty patrz! Wow! Ogromne to jest, ty! Ja wiem, że oni, twórcy, dodali do gry dużo takich elementów, budynków, wieżowców, z których można budować różne rzeczy, ale nie jestem pewny, na ile złożona jest ta konstrukcja, natomiast wygląda niesamowicie. Nie pasuje trochę do tego krajobrazu tutaj, ale i tak spośród tych wszystkich budowli, które widziałem do tej pory, to ta wpisuje się w otoczenie chyba najlepiej. O kurde. Auto Pago. Nie mogę tu wjechać. Nie gadaj. Zamurowane? A z tej strony? Może muszę się mocniej rozpędzić. Ach, wjechałem, dobra. Więc tak, mamy progi zwalniające. Zobaczcie. Ale to kozacko wygląda. Ej, serio? Nie ma takich... To wygląda, jakby to było zrobione już przez twórców, kurde. Ale trochę się bawiłem tym edytorem, nie widziałem takich rzeczy. Wow, i tu mamy taki normalny, całkiem gładki wjazd. Wiadomo, że to nie jest tak jak w rzeczywistości, ale
jak na tematy forzowe, całkiem nieźle. I mamy jakieś oświetlenie parkingowe? Moim zdaniem jest go za mało. O kurde! Ty, zobacz jaki gładki wjazd mamy tu na górę. Serio? I da się potem podriftować? Czekaj. What? Ej, ja muszę sobie jakieś auto do driftu wziąć i tu popróbować. Patrz jak to wygląda. Nawet mamy ładowarki do elektryków. Nie gadaj, tak. Ale czad, ej, skąd to? Takie rzeczy można w edytorze. To na pewno musiało być zrobione w edytorze. Ale wygląda to przekozacko. Czy to przypadkiem nie było dodane w tej aktualizacji z japońskimi samochodami? Znaczy no, japońskie samochody. To po prostu taka playlista była festiwalowa, japońskie rzeczy i tyle. Ale patrz, to ile mamy tutaj poziomów? 3? 2 chyba, nie? Ja tu chcę driftować, bo ja bardzo lubię driftować, ale chyba zdjęcie też tutaj dupniemy. Patrz, joki czat, ja tu muszę Tokyo Drifta zrobić. A tu jest zamknięte, dlaczego? Aha, bo tu się wyjeżdża już na plażę, rozumiem. Czyli tutaj jeszcze niedokończony projekt albo coś, nie wiem. Wygląda to mega, mega dobrze. Okej, no to jesteśmy już na trzeciej chyba mapce. Wypadałoby jakieś zdjęcie zrobić. O, ale to czadersko wygląda, kurde. Chodźmy tutaj wyżej, bo tu chyba więcej lamp było. O, i mamy taki... Uchwycimy sobie ten zachód słońca bardzo fajnie. I pokażę wam od razu tą sztuczkę, którą ja często robię sobie przy zdjęciach. Jak robię chociażby miniaturki do moich filmów czy coś, to często używam tego triku, zwłaszcza w miejscach, gdzie na przykład, o tak jak tutaj, jest zachód słońca i chcesz go uchwycić, a jednocześnie chcesz pokazać detale samochodu. Już wam pokazuję, o co mi chodzi. Trochę tu za wysoki jest ten płotek, żeby to dobrze pokazać, ale myślę, że coś mi się uda. No dobra, załóżmy, że sobie stanę tutaj, będę wkurzał moim dźwiękiem Ferrari samochody elektryczne, które będą się tu ładować. Czekaj, bo muszę tu cyk ładnie wycofać. Może ustawmy się równo. Wiecie, że faceci muszą co do milimetra na parkingu się ustawiać idealnie, bo inaczej od samochodu bardzo ciężko się wtedy odchodzi, nie? Więc my też tak sobie idealnie tutaj jakoś staniemy. Hop, dobra, mamy to, mamy to. Okej, wrzucamy jedynkę i myślę, że całkiem nieźle nam to tutaj wyjdzie. Wiecie, że ten tryb zdjęciowy czasami się buguje w wyścigach. Mam nadzieję, że teraz mi się nie zbuguje. Znaczy gra się zawiesza po prostu. Okej, sprawa wygląda dość prosto, ale niekoniecznie. Więc tak, najpierw wyłączymy sobie kierowcę. To jest mało ważne, zaraz wam pokażę coś. Więc tak, mamy, zobaczcie sobie teraz co się dzieje, nie? Żeby pokazać dobrze detal samochodu, no to co musimy zrobić? Musimy sobie bardzo rozjaśnić obraz, tak jak teraz, nie? Ale żeby uchwycić zachód słońca, no to musimy przyciemnić. I co nam się dzieje? No nie widać samochodu, nawet nie wiadomo jaki to jest samochód, prawda? Więc żeby wszystko było dobrze widoczne, to potrzebujemy mieć dużej rozpiętości tonalnej, nie? I co zrobić, żeby to zrobić? Trzeba zrobić zdjęcie HDR, ale tutaj w trybie fotograficznym nie ma takiej możliwości, żeby zrobić zdjęcie HDR jednym kliknięciem, więc musimy zrobić najlepiej 3, można 4 różne ekspozycje. Już wam pokazuję, co musicie zrobić. Więc ja tutaj mam odpalonego OBS-a, zrobię sobie kilka tych zdjęć, a potem przejdziemy do programu, który te wszystkie zdjęcia składa w całość i robi takie zdjęcie HDR. Bardzo fajna sprawa i to generalnie jest do takich aparatów normalnych ten program, ale w grach działa to też znakomicie i ja często tego używam. Więc tak, robimy sobie, tutaj możemy sobie ukryć oczywiście interfejs i ja sobie robię po prostu zrzuty ekranu, wy też tak możecie zrobić. I teraz ważna sprawa jest taka, że musimy robić kilka zdjęć, więc zjeżdżamy z ekspozycją do samego dołu, tak żeby ten zachód słońca, żeby tam było, wiesz, dużo widać. Pyk, robimy mniej więcej taki kadr. Najlepiej sobie ustawcie kadr tak, żebyście dobrze widzieli samochód. Ja mniej więcej wiem, że chcę sobie zrobić taką fotkę. O, tutaj kadr mogę trochę poprawić.
mogę zrobić coś takiego. Może inaczej, właściwie bardziej mi zależy na tyle tego samochodu, bo tył jest najładniejszy. Ale dajmy sobie może... I teraz tak, robimy sobie zdjęcie numer 1. To jest ta taka najwyższa ekspozycja, dodajmy sobie jeszcze więcej i zobaczcie, że teraz wszystko tam w tle jest mocno wypalone, nie widać tego zachodu. Zdjęcie wygląda prawie tak jak w dzień, ale wszystkie te detale samochodu tutaj z przodu są ładnie widoczne. Drzwi, nawet tarcze hamulcowe, wszystko, prawda? I teraz wyłączamy sobie interfejs, robimy sobie zdjęcie, pyk. Teraz zmniejszamy ekspozycję, na przykład do 70%. Znowu wyłączamy interfejs, robimy zdjęcie. Teraz znowu zjeżdżamy sobie z ekspozycją do 40% na przykład. Robimy zdjęcie, pyk. I widzicie, że jeszcze niebo jest trochę za mocno przepalone, dlatego zjeżdżamy sobie z ekspozycją. A na przykład gdzieś tutaj widzimy pięknie niebo, ale zobaczcie. Samochodu praktycznie wcale nie widać. Robimy sobie zdjęcie ostatnie. Cyk. I teraz chodźmy sobie do programu graficznego. Pokażę wam, co trzeba zrobić. Program, którego ja używam, nazywa się Aurora HDR. Jest licencja jego jest tam do kupienia. Nie pamiętam za ile, musicie sobie sprawdzić w necie. Możecie sobie go przetestować. Chyba jest jakaś tam wersja próbna. Teraz wiem, że ten program był na zniżce, dlatego że już pojawiła się dużo nowsza wersja Luminar chyba Neo, który też potrafi składać te zdjęcia w trybie HDR-u. I teraz otwieramy sobie folder, w którym zapisaliśmy nasze zdjęcia. No i tutaj widzicie, że mam wielokrotną ekspozycję tego shota, który sobie zrobiliśmy. Jeszcze zrobiłem właśnie zdjęcie od tyłu tego autka, żeby sobie ewentualnie jeszcze zrobić coś innego, ale tak, mamy sobie tą naszą wielokrotną ekspozycję i chcemy zrobić tryb HDR i właściwie jedyne co musimy zrobić w tym programie to otworzyć sobie te wszystkie zdjęcia naraz. Program automatycznie wykrywa nam poprawną ekspozycję dla wszystkich tych zdjęć i klikamy utwórz HDR i proszę bardzo i tyle. I tak moglibyśmy sobie zostawić, kliknąć sobie eksport do zdjęcia i na przykład wyedytować sobie to w Photoshopie czy gdziekolwiek chcemy. Ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Jakbyśmy sobie otworzyli te zdjęcia każde z osobna, tak jak wam pokazywałem w grze, to jakbyśmy chcieli dobrze zachód słońca pokazać, no to wszystko było tutaj jasne, tak żeby było widać ładnie kolory i tak dalej, ale tutaj samochód ciemny, praktycznie nic nie było widać, no nie? A teraz zobaczcie, tutaj w szybie wszystko ładnie widać, nie? Ten zachód słońca, widać tutaj samochód, widać te tarcze. Program sam automatycznie wykrył i odpowiednio te zdjęcia przygotował, tak, żeby to wszystko nam pasowało. Ja sobie zrobiłem tutaj presety, których używam do robienia miniaturek do wideo i w ogóle do zdjęć z gier, nie tylko z Forzy. I tutaj mam taki delikatny preset, który nam po prostu troszeczkę poprawia kolory. W tym przypadku tego zdjęcia możemy sobie jeszcze przyciemnić niebo. Zobaczcie, tak by wyglądało niebo, gdybyśmy mieli zdjęcie zwyczajne, a tak możemy sobie w trybie HDR to zrobić. I ten program automatycznie próbkuje wszystkie z tych zdjęć, które żeśmy do niego dodali, prawda? Więc to jest naprawdę mega, mega dobre. Tu jest jeszcze masa różnych opcji i suwaków, które możecie sobie ustawić. Na przykład program też próbkuje z kilku różnych warstw struktury i dzięki temu możecie sobie takie wyostrzenie dodać. No nie? Wiecie co to jest struktura? Przecież edytujecie te zdjęcia. Chciałem wam pokazać na próbce tego zdjęcia, co można zrobić. No, kadr jest okropny. I tu mam jeszcze taki hardkorowy preset, który dodaje dużo różnych szczegółów, detali, ale widzicie, też pojawiają się różne artefakty. Dlatego ja przeważnie używam tego presetu. Tutaj możemy sobie gdzieś, czekaj, gdzie to się klikało, możemy sobie zobaczyć przed i po. O, zobaczcie, tak by zdjęcie wyglądało bez żadnej edycji. Także jest no, kolosalna różnica, prawda? Widać dużo więcej, zwłaszcza tutaj w ciemnych partiach obrazu. Jest naprawdę sztos. No i zobaczmy sobie jeszcze to moje drugie zdjęcie, które mam nadzieję będzie miało lepszy kadr. Może... O, odtąd, tak? Tutaj mam też więcej próbek.
więcej informacji dla programu, które będzie mógł wykorzystać, żeby sprawić, aby nasze zdjęcie wyglądało jeszcze lepiej. Okej, okay. Tył tego samochodu jest przecudowny i moim zdaniem to zdjęcie wygląda dużo lepiej. Wow, okej, to wygląda dobrze. I tutaj sobie dodaję mój preset i widać, że na niebie jest dużo takich jakichś dziwnych rzeczy, ale to można sobie też w Photoshopie wygładzić. No, porównajcie sobie to zdjęcie, a na przykład... Zobaczcie, tutaj porównajcie sobie to zdjęcie i to zdjęcie. Jaka jest różnica, nie? To tak jakbyśmy chcieli jak najwięcej uchwycić z samochodu i jak najwięcej z zachodu, prawda? I tak zdjęcie wygląda po takiej hardkorowej już przeróbce. Nie chciało mi się tego nieba tutaj naprawiać, więc całkowicie sobie wymieniłem na inne. I myślę, że komponuje się fajnie, zdjęcie wygląda dosyć realistycznie. Też mamy tam zachód słońca, jakieś tutaj chmurki, jakiś śmigłowiec. Tak mamy wrażenie, że to prawie, no... takie rzeczywiste zdjęcie. Mi się bardzo podoba i lubię się tym trybem bawić i cieszy mnie fakt, że w następnej aktualizacji tryb zdjęciowy zostanie poprawiony. Jeszcze dodatkowo dodane zostaną nowe funkcje. Także jestem ciekawy, co to będą za funkcje i wtedy sobie do trybu zdjęciowego jeszcze wrócimy i może sprzedam wam jakiegoś nowego protipa odnośnie zdjęć w Forza Horizon 5. Co wy na to? Trzymajcie się, na razie, hejas!